tylko i wyłącznie pod dyktando Phila de Frisa. Ale też jeżeli ktoś wizualizował sobie ten pojedynek, to prawdopodobnie dokładnie w ten sposób. To szansa żyrafy jest, jeżeli chodzi o stójkę, kopnięcia i gdzieś wielu kibiców, ekspertów, ludzi, którzy cokolwiek mają pojęcie na temat MMA, typowało, że jeżeli Tomek wygra, to przez TKO. Bo w parterze właśnie tutaj kilogramy robią całkowitą różnicę. Nie radzi sobie z tym Tomek i jest też potwornie zmęczony. A dla Phila de Frisa to jest jego naturalne środowisko. Ale tym wszystkim, którzy skreślili już Narkuna, przypominamy walkę Damiana Janikowskiego z Aleksanderem Iliczem. Tam też wydawało się, że Ilicz nie ma nic do powiedzenia w parterze i tak rzeczywiście było. I po raz kolejny podduszany. A udaje się windować troszeczkę zawodnika. A z Anglii ewentualnie wkręcić się, ewentualnie tak jest. Wrócić do stójki. Świetna akcja żyrafy. No to co? 20 sekund do zakończenia rundy. Ale to de Frisa trafił. To de Frisa rzucił. Narkun podpina głowę. Jest złapana gilotyna. Bardzo ciasno. Czy starczy sekund Tomkowi? Broni się de Frisa. I nie wyciągnie tego Tomasz Narkun, dlatego że w tym właśnie momencie kończy się ta runda. Świetnie bronił się Phil de Frisa. Położył się na boku. Wyciągnął ile się da biodra, aby był mniejszy ucisk na szyję. Duże doświadczenie, duże brawa, ale brawa dla Tomka. Najpierw sweep, podejście pod gilotynę. Trzecia runda przed nami. Od razu mówimy, nie ostatnia. To jest pojedynek mistrzowski. Kopnięcie. Są zmęczeni już. W tej chwili tempo nie jest tak szybkie, jak wówczas, kiedy zaczynali. Ale to de Frisa jest tym zawodnikiem, który stara się zaczynać każdą akcję. Czy to kopnięcie, czy cios? Krzyczą tam z narożnika do Narkuna, ręce, ręce w momencie, kiedy kopie, bo to już nie tylko prawa, ale obie ręce idą w dół. Tym razem nie udało się przypuścić kopnięcia w łydkę. Jeżeli Tomasz Narkun chce wygrać tę walkę, to musi zrobić coś szalonego i nieprzewidywalnego. W takim pojedynku, takim klasycznym, raczej nie ma szans, bo być może to skończy znów się obaleniem i na górze będzie Phil de Frisa. Anglik widzi, że zmęczony jest Tomek Narkun, że
te ręce coraz niżej. Teraz już w ogóle nawet przestał Narkun trzymać gardę. Ale też jeszcze niespecjalnie szarżuje, aby zaryzykować zakończenie i obronę mistrzowskiego pasa w ciężkiej w rundzie trzeciej. De Vries wie, że ma przewagę.